Moi bliscy próbują mnie wciągnąć w swoje konflikty, lęki i pragnienia. I staram się w to nie wchodzić, ale często ulegam temu. Czuję wyrzuty sumienia, że za mało poświęcam im uwagi. Szukam rozwiązań, jak im pomóc. Boję się, że jestem zbyt obojętna, okrutna, że nie pochylam się nad ich cierpieniem. A to jeszcze dodatkowo narasta, kiedy oni te wszystkie moje myśli wypowiadają na głos, że powinnam dać im więcej uwagi i zrozumienia, że powinnam pomóc, ale kiedy próbuję, to nie chcą tej pomocy, chcą tylko zrozumienia dla tego ich cierpienia. I myślę, że gdybym odpuściła wyrzuty sumienia, łatwiej byłoby mi z tym być, ale boję się, że bez nich będę zbyt egoistyczna, chociaż wiem, że to nieprawda. I mam problem, by to puścić. I czasami podczas medytacji albo w śnie czuję, jak się rozpuszczam, ale potem bardzo szybko wszystko z powrotem przyciągam, jak magnes. Okay. I mam problem z tym, że chcę nad wszystkim trzymać kontrolę. Okay. I chciałabym to puścić, bo mnie to blokuje. I okay. Chciałam prosić jakąś radę, co z tym zrobić. Jesteś w super miejscu, kochani. Jedyne, czego ci potrzeba, to potwierdzenia tego, co już na jakimś poziomie czujesz. Jedynie, czego ci potrzeba, to umacniania swojego zrozumienia i swojego poczucia twojej prawdziwej istoty. Bez względu na wszystko. Ponieważ nie da się zadowolić świata. Nie da się zadowolić innych. To jest full-time job i ona się nie udaje. Jeśli będziesz się koncentrowała na tym właśnie, żeby z poziomu takiego psychologicznego, z poziomu takiego swojej struktury, osobowości, tylko być marionetką w rękach swoich i w rękach otaczających cię ludzi, jest to na pewno droga do cierpienia, wspólnego cierpienia wszystkich dookoła. I niezależnie jak to będzie wyglądało, nawet jeśli kogoś będziesz w stanie zaspokoić, no to zaspokoisz go na 3 minuty. Albo na jedno. Potem będzie głód, żebyś zrobiła coś jeszcze. Naprawdę tutaj droga jest trochę inna. Rozpoznawaj swoją istotę, swój stan naturalny. To, co zaczynasz czuć w medytacjach, to, co do ciebie mówi bardzo głęboko i to, co na tobie robi wrażenie. Ta siła, która robi na tobie wrażenie. To coś, co jest naprawdę niezajęte takimi, za przeproszeniem, bzdetami. Naprawdę. I komukolwiek bym radziła, żeby całą energię, szczególnie jeśli mamy bardzo dużo takich psychologicznych napięć i jeszcze wymagań ze strony otoczenia, radziłabym, by wzmacniać się i by się budzić, niż próbować od strony osobowości, od strony pomagania innym tak na siłę coś zdziałać. Bo wiesz, może ci się to częściowo udać, ale to są takie częściowe naprawy. Jesteś tutaj, bo chcesz ostatecznego lekarstwa, a nie takiego, które już czujesz, że jest jakoś trochę przekłamane. Więc powiedz mi jeszcze o tym, co takiego zaczęło w tobie mocno rezonować, co takiego zrobiło na tobie wrażenie, bo widzisz, tu jest coś ważnego. Co to było? Co to jest? Co robi na tobie w tym wrażeniu? Na samych spotkaniach tutaj wspólnych, to, że wszystko tak fajnie wskakuje na swoje miejsce.
Ale medytacje też były takie bardzo głębokie i miałam takie wrażenie, jakby w pewnym momencie udało mi się dotknąć tego, czym jestem. Natomiast te problemy, które wyszły, to też było coś niesamowitego, bo chyba po raz pierwszy tak mocno spojrzałam na swoje wyrzuty sumienia, które później generują mnóstwo myśli i mnóstwo napięcia i tak bardzo mi zabierają od tego, co jest teraz dla mnie najważniejsze. A co to jest, to co jest dla ciebie najważniejsze? To jest medytacja. Okay. To jest szukanie siebie. Okej, okay. Te słowa czasem trzeba mocno sobie powiedzieć, odróżnić je od tych innych słów. Odróżnić je, mocno sobie je powiedzieć, żeby ten umysł, który jest rozproszony różnymi sprawami, różnymi zaproszeniami ze świata, żeby odróżnić, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. I teraz, kochani, chciałabym do wszystkich Was o tym samym powiedzieć. Że dobrze zobaczyć jest, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Jeśli to jest naprawdę dla Ciebie ważne, to daj sobie czas na to i poświęcaj temu ten czas. I poświęcaj temu uwagę i nie daj się zastraszyć. Bo słuchajcie, my mamy cały dzień na zaspokajanie świata niemalże. Więc oddanie sobie takiej wnikliwej medytacji godziny czy 2 godzin, to naprawdę nie jest aż tak dużo. Jeśli odłożymy w tym czasie telefon, media i tak dalej, no to nie jest aż tak dużo. Natomiast jeśli tak twierdzicie w swoim sercu, jeśli wasz byt po prostu jest w tej chwili w fazie budzenia i mówię sobie, że tak, chcę tędy, to dobrze jest sobie to powiedzieć i nie wstydzić się też tego. Jakby nie zrobić z tego ukrytego czegoś, tylko coś jawnego dla samego siebie i dla innych nawet. Dlatego, że to wtedy ma większą moc. Nie skradasz się z tym, nie chowasz się z tym. Nie jest to coś twojego prywatnego, tylko to jest po prostu twoje prawo i twoje szczęście. I wiesz, co się dzieje wtedy? Te takie wszystkie straszące, drobne rzeczy nagle jak padają jak muchy. Po prostu. Padają jak muchy takie, wiesz, mniejsze strachy w danym momencie. My musimy po prostu gdzieś odgrzebać i zobaczyć naprawdę, co jest dla mnie ważne. Co jest dla nas ważne. A dlaczego nie miałoby być dla nas ważne nasze szczęście i wolność? Dlaczego? Dlaczego nasza wolność nie miałaby być ważna? Skoro nasza wolność, ona jeszcze niesie wolność w świat. Skoro nasze szczęście niesie szczęście w świat. Nasze nieszczęście kreuje dalsze nieszczęście. Czyli nasze zapadanie się w nasze ego, zapadanie się w nasze lęki, tylko je pomnaża. Więc nie, to nie jest cel egoistyczny. To nie jest cel, to jest cel pozaegoistyczny. Natomiast droga bywa do tego czasem wyboista, więc momentami świat chce podtrzymać to, w co wierzyłaś do tej pory, po prostu, więc broni się. Musicie być też na to gotowi, że świat czasem nie wspiera nas w tym. Wygląda na to, że nawet jest odwrotnie. Wszyscy będą się dookoła obrażać. Powiedzą ci, jak ty tak możesz. I jeszcze ty to później słyszysz w swojej głowie, jak ja tak mogę. No jak ja tak mogę? Czy ja nie jestem egoistyczna? Kochani, my się tutaj z ego budzimy. Naszym celem jest obudzić się z ego. I obudzenie się z ego nie polega na tym, że będziesz po prostu dostarczać przyjemności wszystkim dookoła, bynajmniej nie o to. Że będziesz zadowalać projekcję każdej osoby, która na ciebie spojrzy i która będzie czegoś od ciebie chciała. To nie jest budzenie się. Dziękuję ci bardzo. Trafia? Dobrze. To jak będzie się robiło znowu słabo, to posłuchaj sobie tego kawałka jeszcze raz i po prostu siła. Tak zrobię. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.
Thank you.